Witam Państwa bardzo serdecznie, witam również mojego gościa, a dzisiaj jest w części gospodarczej moim gościem profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, dzisiaj mamy taki szczególny poranek, bo bardzo historyczny, a że Pan jest osobą, która pełni bardzo ważną funkcję w życiu publicznym, bo Pan kształci młodych ludzi, młodzież, Pan kształci młodych Polaków. I teraz muszę zapytać Pana, jaką odpowiedzialność na sobie mają właśnie wykładowcy uniwersytetów, wykładowcy uczelni wyższych, jeśli chodzi o krzewienie tego ducha narodowego, ducha patriotycznego, ducha historycznego w młodych ludziach? Czy Pan zauważył, że młodzi ludzie odchodzą od historii, czy jednak chcą ją zgłębiać? No, część wraca i ta część młodych ludzi wraca, którzy te grupy młodych ludzi, które mają, można by powiedzieć, takich mentorów, zarówno w szkole średniej, jak i na studiach wyższych, takich mentorów, dydaktyków, czy też takich mistrzów, którzy chcą im te sprawy przybliżać, w sposób ciekawy prezentują. I wydaje mi się, że tu jest jakby silny związek, bo niejedno właśnie roli nauczyciela akademickiego, silny związek z wpływem na rozumienie i powracanie do historii, też szczególnie tej historii, która jest ważna dla naszego narodu. Czyli powiedziałbym, bo nieraz mówi się, że młodzież, młodzi ludzie odchodzą, nie chcą się w jakiś sposób zagłębiać w te ważne sprawy historii. Moim zdaniem jest inaczej. Właśnie tutaj często nie spełniamy jako nauczyciele akademicy, jako nauczyciele szkół średnich właśnie takiej roli mentora, takich właśnie wychowawców, powiedziałbym. I powinniśmy mieć świadomość żeby być wychowawcą i takim mentorem, to nie jest tak, że muszę być sam idealny, bo jesteśmy ludźmi, mamy różne, grzeszymy, popełniamy różne błędy, ale naszą odpowiedzialnością jest właśnie, żeby tę rolę nauczyciela w jakiś sposób powiązania z rzeczywistości obecnej, z historią, jej wpływu historii na bieg naszych wydarzeń, chociażby w wymiarze ekonomicznym. To zapytam teraz Pana profesora jeszcze, żeby tak historycznie ten temat pociągnąć, to Panie profesorze, czy świadomość historyczna często przekuwa się na patriotyzm gospodarczy? Bo dzisiaj używamy takiego sformułowania jak patriotyzm gospodarczy, ale czy my to rozumiemy? Właśnie to chciałem właśnie jakby w ten wątek wejść. Dziękuję pani redaktor za wzmocnienie przez to właśnie pytanie. Tak, historia ma silny, czy wiedza o historii, czy też jakby rozumienie tej historii ma silny związek z tym, jak my działamy w gospodarce, jak postrzegamy, jak ją kształtujemy. Chociażby no, na studiach ekonomicznych i nie tylko uczymy się czegoś, co nazywamy historią myśli ekonomicznej. I tutaj, proszę Państwa, jak analizujemy pierwszą Rzeczpospolitą i jakby patrzymy na efekty chociażby odbudowy po odzyskaniu wolności Polski, to tam wyraźnie widzimy siłę patriotyzmu gospodarczego. Ona wynika właśnie z tego patriotyzmu w ogólności, z dbania o rozwój narodu, rozwój naszej gospodarki, ale właśnie on był dominantą. Ten sukces odbudowy Polski po pierwszej wojnie światowej, prawda, po uzyskaniu niepodległości, sukces gospodarczy, bo trzeba to tak nazwać, przez 20 lat odbudowanie Polski właściwie z ruin, prawda, po trzech zaborach, było sukcesem polskich ekonomistów. I tu mamy wspaniałe nazwiska właśnie, które te nazwiska, te osoby właśnie niejako kształtowały się na gruncie
patriotyzmu w ogólności właśnie swoich... I pan profesor teraz pan profesor z kolei wzmocnił mnie i przeszliśmy do kolejnego tematu, bo użył pan tego słowa, do którego ja też się chciałam odnieść, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Teraz taki Krajowy Plan Odbudowy również ma powstać. O nim właśnie mówił premier Mateusz Morawiecki w weekend. I zakłada ten plan odbudowy pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy. Zakłada on transformację cyfrową, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność, zielona energia i zmniejszenie energochłonności. Zapytam pana profesora teraz, jakie są właściwie oceny tego Krajowego Planu Odbudowy, bo w dziennikach dzisiejszych możemy czytać, że jedni eksperci go chwalą, a drudzy krytykują. Jest to bardzo dobry, w mojej opinii, spójny program. On, chciałem powiedzieć na początku, wyrasta właśnie z tego patriotyzmu gospodarczego. Zaraz to wyjaśnię, a jednocześnie wyrasta z wniosków, które wyciągamy podczas pandemii. Jakie to są właśnie wnioski? Jak wyrasta z tego patriotyzmu? Otóż, proszę państwa, ekonomiści zauważyli i świat zauważył, że model gospodarki narodowej poszczególnych krajów i globalnej jest błędny. On między innymi przyczynił się do tych strasznych strat właśnie w trakcie pandemii. I teraz nasze wnioski w Polsce są właśnie takie. Budujemy gospodarkę narodową opartą, odporną na kryzysy i pandemię. Ale budujemy ją na nowo? Ją, można by powiedzieć, w jakiś sposób formujemy, kształtujemy. Tutaj raczej nie można powiedzieć, budujemy ją na nowo, ponieważ no, jest cała masa osiągnięć ważnych, które wymagają kontynuacji. Ale na czym polega to odbudowywanie? Chodzi o stworzenie filarów, czyli tych kluczowych, tak jak energetyka, czy te, które pani właśnie wymieniła, które dotyczą podstawowych właśnie spraw, które człowiek potrzebuje właśnie, czy mamy stan normalny, czy jest kryzys. Tak jak ja mówię symbolicznie, w kryzysach, czy w ogóle bez dyskotek możemy żyć, tak? Ale bez energii, bez transportu, bez komunikacji, bez właśnie edukacji, bez żywności, bez ubrań, prawda? Nie możemy żyć. I to właśnie dzisiaj chodzi o to, żeby również przemysł na przykład medyczny czy farmaceutyczny. I chodzi o to, żeby te filary, ta produkcja, ten przemysł był w Polsce, żeby nie było takiej sytuacji, jak mieliśmy podczas pandemii, że musieliśmy różne rzeczy sprowadzać, kupować za granicą, bo nasz przemysł na przykład medyczny czy farmaceutyczny został zniszczony przez sprzedaż tego majątku narodowego innym korporacjom. To wyrasta również ze strategii Trójmorza, współpracy w zakresie wymiany handlowej. Trójmorze sprowadza, importuje bardzo dużo z Niemiec, za dużo, również Polska, i chodzi o to, żeby się przestawić na tą wymianę wewnętrzną. Z jednej strony produkować więcej w kraju, to udowodniła pandemia, bo nasz eksport wzrósł w trakcie pandemii, import spadł w stosunku do roku poprzedniego, co dało pozytywne efekty w postaci zatrzymania pieniądza tutaj w kraju. I chodzi o to, że ta wymiana, ten program gospodarczy odbudowy pana premiera Morawieckiego tutaj nawiązuje do programu odbudowy w Trójmorzu i zwiększenia wewnętrznej wymiany handlowej w Trójmorzu i budowania przemysłu, który będzie zamykał się tutaj w tym, powiedziałbym, takim naszym krwioobiegu. Panie profesorze, czy my wiemy, tworzy siłę. Panie profesorze, czy my wiemy konkretnie, jakie kwoty mają trafić do Polski? Czy rzeczywiście to, o czym czytamy, że Polska ma do dyspozycji kilkadziesiąt miliardów złotych z dotacji, czy też w pożyczkach, czy te pieniądze zasilą, czy jeszcze spodziewamy się na większe sumy? No tutaj kapitalne pytanie, pani redaktor. To są pieniądze, tu będzie montaż finansowy. Te kwoty, pamiętajmy, to są kwoty, które musimy zwrócić. Te 250 miliardów to nie jest tak, że ktoś nam je daje za darmo. Tylko, że właśnie jest to taka pożyczka, dostępne środki.
które są ważne, żeby można te inwestycje realizować. Ale to jest montaż. Do tych środków dodatkowo dojdą środki od różnych inwestorów i krajowych, i zagranicznych. Ale to powstaje pytanie przez ekspertów również zadawane, czy będzie nas stać na zwrócenie tej kwoty? To tak, proszę państwa, tutaj akurat te kwoty nie są jakieś zawrotne, bo ten montaż, ja jeszcze dodam, ten montaż to będzie na poziomie 350 miliardów, może nawet 400, co oznacza, że te środki, które pożyczamy, stanowią mniejszość w całym wolumenie. To jest tak, jak proszę państwa, inwestujemy w projekt, mamy własne środki w kwocie, załóżmy 20%, a resztę to są środki właśnie pożyczone albo odwrotnie. I właśnie tutaj inwestorzy zagraniczni i polscy będą włączali się w ten proces. W sumie ja bym bilansował tą kwotę tych inwestycji pożyczone plus te właśnie inwestycje różnych inwestorów na kwotę jakąś nawet 800 miliardów. I tutaj musimy postawić już, tu musimy już postawić kropkę. Bardzo panu profesorowi dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana był państwa i moim gościem. Dziękuję panu. A ja państwu dziękuję za wspólny poranek. Serdecznie zapraszam, abyście zostali jednak z nami, bo już dosłownie za kilka minut konferencja prasowa minister Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, a także wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy. Serdecznie państwa zapraszamy na konferencję prasową, ona już za chwilę, a ja życzę oczywiście dobrego tygodnia. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień dla państwa. Do zobaczenia.